Ewa Jarczyk, witam serdecznie, witam także mojego i Państwa gościa, doktora Dominika Piotrowskiego, przewodniczącego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. Witam Panią, witam Państwa. Panie doktorze, spotykamy się, bo rusza tutaj w bibliotece, i nie tylko w tej bibliotece, ale także w Książnicy Kopernikańskiej, Tydzień Bibliotek. To jest taka sztandarowa impreza Waszego stowarzyszenia, która organizowana jest już tutaj od wielu, wielu lat. Tak. To jest Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, natomiast tutaj lokalnie organizuje koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu wraz z naszą uczelnianą księżnicą. I tytuł tegorocznej imprezy jest taki bardzo szeroki. Hashtag Bibliotek. Tak. Hashtag, jak, jak wszyscy dobrze wiemy, w erze technologicznej z mediów społecznościowych służy do organizacji treści. Natomiast jeśli chodzi o hashtag Biblioteka, ma to symbolizować obecność biblioteki w, w nowoczesnych systemach informacyjnych, teleinformatycznych, a także korzystanie przez biblioteki z nowoczesnych technologii. I do kogo kierujecie ten Tydzień Bibliotek? On jest skierowany do wszystkich, do wszystkich osób zainteresowanych książką, czytelnictwem, korzystaniem z biblioteki. Yy, biblioteka dzisiaj to jest też takie bardzo szerokie pojęcie, prawda? Bo nie tylko książka klasyczna, papierowa, ale także literatura elektroniczna. Tak, zgadza się. Mamy bardzo duży zasób, czy też dostęp do zasobu elektronicznego. Yy, studenci, pracownicy naukowi, jak też osoby z zewnątrz korzystają. Czy to z domu, czy to tutaj z naszych, z naszych komputerów, ze zbiorów elektronicznych, z treści cyfrowych, z treści naukowych w formie elektronicznej. Bo biblioteka cały czas digitalizuje swoje zbiory. Tak, to prawda. Na bieżąco digitalizujemy zbiory i umieszczamy je w Kujawsko morskiej Bibliotece Cyfrowej. Ale ideą tygodnia bibliotek przede wszystkim jest to, żeby Polacy więcej czytali. Otóż to jakby misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest promocja książki, czytelnictwa, a też zawodu bibliotekarza. Bo ten zawód również się zmienia. Tak, to prawda. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, że wykorzystujemy w swojej pracy nowoczesne technologie, internet. Tego wcześniej nie było. Ale my tutaj nie będziemy się tylko na książkach skupiać podczas tego dużego wydarzenia w bibliotece, ale to będą również spotkania: spotkania z mistrzami nauki na przykład. Tak. Może do mistrzów nauki dojdziemy za chwilkę. Jeśli by spojrzeć chronologicznie, to tydzień bibliotek zaczyna się 8 do, i trwa do 15 maja. 8 maja z tego względu, że 8 maja jest świętem bibliotekarza. I później przez cały tydzień organizowane są w całej Polsce różne wydarzenia związane właśnie z czytelnictwem, z książką i z bibliotekami. Tak też 8 maja mamy, co też Państwo na pewno pokażecie bardzo ciekawą wystawę pod tytułem Trylogia Henryka Sienkiewicza w Ilustracjach Piotra Gojowego. Profesor Piotr Gojowy jest pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych naszego Uniwersytetu, jest kierownikiem zakładu litografii. Zajmuje się zarówno grafiką, grafiką warsztatową, jak również ilustracją książkową. I my tutaj zobaczymy właśnie, jak on y, znalazł klucz do trylogii Sienkiewicza i do ilustrowania właśnie y, no, tego dla Polaków bardzo ważnego epokowego dzieła. Tak. Y, podczas wystawy będzie można obejrzeć. Wybór 80 ilustracji z ponad 200, które znalazły się w najnowszym wydaniu trylogii. Tutaj również funkcjonuje druga wystawa, wystawa poświęcona Stanisławowi Moniuszce, bo mamy rok, prawda? Moniuszkowski, a także Probaltica trwa w Toruniu, i również takim hasłem przewodnim jest właśnie muzyka Moniuszki. Tak, to prawda. W związku z organizowanym w Toruniu 26 festiwalem sztuki i muzyki krajów bałtyckich, a także właśnie tygodnie bibliotek. Organizowana jest organizowane są w bibliotece dwa bardzo interesujące wydarzenia. Pierwsze z nich jest to koncert na cztery kontrabasy, w którym będą odgrywane utwory Stanisława Moniuszki. Natomiast po koncercie będzie można zaobserwować, zarejestrować wystawę wystawę prezentującą zarówno dorobek jak i postać Stanisława Moniuszki. Z kolekcji pochodzących właśnie z naszych zbiorów, ze zbiorów specjalnych, z gabinetu muzyki, z gabinetu grafiki, jak też z gabinetu dokumentów życia społecznego. Panie doktorze, wróćmy teraz do tego spotkania z mistrzami nauki. Na czym ono będzie polegało? Tak, to będzie bardzo fascynujące spotkanie. Jak pani redaktor powiedziała, spotkanie z mistrzami nauki, z profesorami Stanisławem Salmonowiczem, a także Januszem Jasińskim które będzie polegało na promocji ich najnowszych dzieł, mianowicie Polnisze Prusen Oder Westprusen oraz Wojciech Kętrzyński 1838-1918 w świetle życiorysów recenzji nekrologów. Każdy, kto będzie chciał właśnie poznać tę tematykę, może wybrać się na to spotkanie 15 maja o 13. 15 maja o, o godzinie 13. Natomiast tutaj warto dodać, że rozmowę poprowadzą profesor dr habilitowany Józef Bożyszkowski oraz profesor dr Habilitowany Janusz Małek. Ja myślę, że na to, na co czekają czytelnicy tutaj szczególnie podczas tego tygodnia bibliotek, to jest kiermasz. Tak, tak, w zasadzie dwa kiermasze. Pierwszy kiermasz będzie miał miejsce w czwartek, między 8.30 a godziną 16.00. i będzie to kiermasz, na którym każdy za złotówkę będzie mógł nabyć różnego typu wydawnictwa, które zdecydowanie mogą wzbogacić różne Prywatne biblioteczki. Bo to y, nie będzie tylko y, taka y, naukowa, prawda, naukowe publikacje, ale również y, zupełnie beletrystyczne pozycje. Tak, to prawda. Tak jak powiedziałem, każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. W ofercie kiermaszowej, jak pani redaktor powiedziała, będą zarówno wydawnictwa naukowe, jak też beletrystyka oraz, oraz różnego innego typu publikacje. No będzie to na pewno gratka dla czytelników, bo wiem, że ten kiermasz cieszy się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. A książki będą za przysłowiową złotówkę? Tak. Jest jeszcze jeden kiermasz, toruński kiermasz książki regionalnej. Proszę powiedzieć, na czym polega specyfika tego kiermaszu? To jest niezwykle interesujące wydarzenie, bowiem w poniedziałek, 13 maja od godziny 11 do godziny 17 będzie u nas organizowany siódmy toruński kiermasz książki regionalnej. Jakby celem 7 toruńskiego kiermaszu książki regionalnej będzie możliwość promocji. A też nabycia wydawnictw czy też publikacji wydawnictw regionalnych. Czyli jakich? Czyli najróżniejszych. Najróżniejszych z regionu pomorskiego, z Powiśla, z Pomorza. armii i Mazur. Mazur to tak. jest taki nacisk zawsze położony właśnie na ten region polski. Otóż prawda? To, tak. Ale będą także warsztaty. Będą warsztaty. Pierwszym warsztatem, który odbędzie się w piątek od godziny 9 do godziny 11 będzie warsztat, który poprowadzę ja osobiście. Będzie to warsztat zatytułowany Kolekcjonowanie Miasta za pomocą. Mobilnego Curate Escape. To są bardzo interesujące y, zagadnienia, które wpisują się w obszar humanistyki cyfrowej, y, historii przestrzeni publicznej oraz historii mówionej. Podczas warsztatów y, będzie poruszane, będą poruszane zagadnienia właśnie humanistyki cyfrowej, kuratorstwa cyfrowego, opieki cyfrowej nad miastem, a osoby biorące udział y, w warsztacie będą miały okazję samodzielnie zainstalować. Otwarte oprogramowanie Omeka plus Curate Escape. To już są bardzo specjalistyczne tutaj sprawy, o których Pan mówi, ale proszę powiedzieć, na czym polega właśnie ten, ten warsztat i ta opieka nad miastem? Na wykorzystaniu nowoczesnych, wręcz innowacyjnych technologii informatycznych w celu, w celu uporządkowania miasta, w celu skolekcjonowania miasta. Czyli, czyli niech Pan nam powie, no jak to w praktyce wygląda? Wychodzę na miasto i robię zdjęcia na przykład? Y, można, można zrobić zdjęcia i te zdjęcia mogą ilustrować tak zwane digital storytelling, czyli opowieści cyfrowe oparte na lokalizacji. To się bardzo y, może przydać chociażby w turystyce, y, w turystyce kulturalnej. Czyli na przykład.. Y Sfilmujemy jakieś wydarzenie, czy jakiś obiekt, na przykład kościół? Yy, możemy, możemy również sfilmować, bowiem, jak gdyby oprogramowanie umożliwia osadzanie multimediów. Także tak jak najbardziej. Ja będę pokazywał to, co, yy, to, co ja znam, czyli osiedlem okre. Osiedlem okre, na którym się wychowałem yy, i będę jak gdyby prezentował możliwości, które daje owo oprogramowanie, czyli Omeka yy, plus Create Escape, właśnie yy, w kontekście obrazowania historycznego, mokrego. Ale trzeba będzie też opisać. Tak, tak. E, jeśli chodzi o opisy, e, są, to, e, są to jak gdyby opisy interpretacyjne. Mówimy tutaj o interpretacji humanistycznej. Dobrze, a proszę powiedzieć, na czym będzie polegał ten drugi warsztat? Ten drugi warsztat oczywiście, drugi warsztat będzie poświęcony budowaniu efektywnych zespołów w bibliotekach. To będzie warsztat skierowany do bibliotekarzy e, tutaj z regionu, Warsztat poprowadzi kustosz dyplomowany pan Paweł Pioterek, pracownik biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania. I na czym będzie polegał właśnie ten, to budowanie tych zespołów bibliotecznych? Na czym to polega? I czym ma się charakteryzować taki dobry zespół bibliotekarzy? O, tego dowiemy się na warsztatach. Dobre <noise> pytanie. Natomiast natomiast w programie warsztatów możemy znaleźć takie informacje jak właśnie optymalizacja, optymalizacja doboru, czy też optymalizacja zespołu.

zespołów w których mogą pracować bibliotekarze w celu jak gdyby zwiększenia skuteczności nasz, wykonywania naszego zawodu naszej pracy. Wszystkich zainteresowanych tygodniem bibliotek w takim razie odsyłamy tutaj do biblioteki uniwersyteckiej UMK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i zapraszam serdecznie gorąco. Od 8 maja do 15, 15. maja a moim gościem był dr Dominik Piotrowski przewodniczący Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.